Wszystko co dobre szybko się kończy. Sezon motocyklowy powoli za nami, a dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować Wasz motocykl na zimę. Zimowanie motocykla jest to bardzo ważna kwestia. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli zadbamy o niego porządnie już w zimę, to w nowym sezonie będziemy mieli o wiele mniej problemów. Są kwestie bardziej oczywiste i mniej oczywiste, a dzisiaj poruszę według mnie te najważniejsze. Zacznijmy od kosmetyki. Wydaje się to dosyć oczywiste, ale umycie motocykla jest naprawdę bardzo istotną rzeczą, bo jeździmy w błocie, komary, owady i inne i lepiej jest to umyć od razu porządnie, niż czekać kolejne 6 miesięcy i mieć potem o wiele trudniejsze zadanie. Mamy wiele płynów do mycia motocykli, ale wybrałam jeden z nich marki Muc-Off. Według mnie sprawdza się naprawdę dobrze. Do tego jest bezpieczny dla karbonu i jest biodegradowalny. Pamiętajcie o tym, żeby myć motocykl z głową i uważać na delikatne elementy w motocyklu. A może chcielibyście odcinek, jak dobrze umyć motocykl? Piszcie w komentarzu. Teraz porozmawiamy o łańcuchach. Wybrałam czyścik i coś do smarowania. Trzeba pamiętać o tym, żeby dokładnie wyczyścić łańcuch, a dopiero potem go nasmarować. Pamiętajcie, że przy smarowaniu łańcucha trzeba to robić z głową, żeby przy okazji nie uszkodzić opon czy czegoś innego. Teraz porozmawiamy o bardzo ważnej rzeczy, jakimi są akumulatory. Przenośni, nieprzenośni, nie ruszymy bez nich w kolejnym sezonie. Trzeba pamiętać o tym, że nie każda ładowarka do akumulatora jest do każdego motocykla. Żeby porządnie zadbać o akumulator, potrzebna nam będzie dobra ładowarka. Polecam nie używać ładowarek samochodowych do akumulatorów motocyklowych. Przygotowałam dwie ładowarki, które różnią się gabarytowo, ale funkcje mają bardzo podobne. Najważniejsze jest to, że obie posiadają tryb zimowania. Jeśli możesz, to zabierz akumulator i ładowarkę do ciepłego miejsca. Pamiętaj o tym, że nie każda ładowarka jest do każdego motocykla i przed zakupem lepiej się upewnić albo zapytać się doradcy, czy właśnie do Twojej maszyny jest ona odpowiednia. Mimo że przeważnie trzymamy motocykle w garażu, to wydaje mi się, że warto i tak pamiętać o pokrowcu. Ochroni nas przed niechcianymi sytuacjami, jak zadrapanie, coś spadnie, coś ktoś porysuje. Trzeba pamiętać o tym, żeby materiał był właściwy. Często przykrywamy motocykle różnymi tkaninami, które nie zawsze oddychają i potem na kolejny sezon mamy problem, ponieważ motocykl zardzewiał. Dlatego wybrałam pokrowiec oddychający, z którym wiem, że sezon zacznę bez żadnych dodatkowych problemów. Na koniec wybrałam najcięższe przedmioty dla osób, które nie mają gdzie przechowywać swoich motocykli albo chcą je dodatkowo zabezpieczyć. Fajną opcją jest kotwa, dzięki której będziemy mieć stałe miejsce parkingowe dla naszych motocykli. Do tego łańcuch, który zapewni nam większą ochronę. Nieważne, czy trzymamy nasz motocykl w garażu, czy nie w garażu, zawsze warto jest mieć tą dodatkową ochronę. Jeśli jesteśmy w temacie przechowywania motocykli na zewnątrz, a nie chcesz tego robić i nie masz gdzie, to u nas w Liberty Motors jest taka opcja. To już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje rady się przydadzą. Mam nadzieję, że dzięki temu Wasze motocykle na nowy sezon będą śnić i śmigać bez żadnych problemów. A jeśli uważacie, że coś ominęłam albo macie jeszcze rady, to piszcie w komentarzu. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!